Witam Was bardzo serdecznie prosto z Bułgarii. Tym razem nie będziemy chodzić ani po górach, nie zabiorę Was też nad morze, bo chciałbym, abyście odwiedzili ze mną... typowy multiplex z dziesiątkami sal, wieloma kasami, masową produkcją popcornu i designem jak wszędzie, gdzie indziej na świecie. To będzie wyjątkowe kino, bo Bułgaria na szczęście, oprócz tych typowych multiplexów, molochów, ma też małe klimatyczne kina, które zachowały swój charakter od wielu, wielu lat. To kino w mieście Łowecz, do którego się wybierzemy dzisiaj, właśnie jest takie. Ma jeszcze parę szczególnych cech, które powodują, że jest unikalne. Zapraszam ze mną na tą wycieczkę. Do kina czy na film? Dobre pytanie. Tym razem celem było kino, chociaż film też zaliczyliśmy. Byłem razem z paroma przedstawicielami miejscowej Polonii. Ola, Julka i Nathan. To zapraszamy do kina wydanie bułgarskie. Kobieto, nad czym tak dumasz intensywnie? Tak dumam. Dlaczego akurat kosmos? Dlaczego kosmos? Się pytasz, popatrz na tego kolesia tam zielonego. Normalnie kosmita. Faktycznie. Dokładnie, paskudny. A tak serio, dlatego że Łowecz to miasto, które urodziło i wychowało pierwszego bułgarskiego kosmonautę i na dwa kroki stąd znajduje się Aleja Kosmonautów. Głównie radzieckich oczywiście, ale w tym jednym konkretnym locie uczestniczył pierwszy bułgarski kosmonauta. Zresztą był tutaj na otwarciu tego kina. 10 kwietnia 1979 roku Sojuz 33 wystartował. Następnego dnia miał się on połączyć ze stacją orbitalną Salut 6. Wszystko wyglądało pięknie, aż do momentu, w którym kosmonauci zobaczyli, że lecą za szybko. Nie posądzajcie pochopnie załogi o brawurę. Ponoć było to spowodowane awarią silnika głównego. Tak narzekają ludzie, narzekają, ale pomyślcie, gdyby tam stały jakieś miśki z suszarką, to by się chłopaki dużo szybciej zorientowały, że jest problem. Jest coś jeszcze, co czyni to kino naprawdę wyjątkowym. Pamiętacie może film Cinema Paradiso w reżyserii Giuseppe Tornatore? Główny bohater to chłopaczek, który dorastał w kinie i zakochany w magii tego miejsca postanawia zostać reżyserem. Jak myślicie, czy udało mu się spełnić swoje marzenie? Oczywiście, że mu się udało. Ale czy takie rzeczy mogą się dziać tylko w filmach? Czy może w realnym życiu też? No zdarza się, zdarza. Otóż właśnie w Łowieczu dorastał chłopak, który był zafascynowany magią kina. Właśnie wspomniany przez Julkę Giuseppe Tornatore, czy też Sam Mendes, wywarli na nim ogromne wrażenie. Zakończył więc szkołę średnią w Łowieczu, a potem wyjechał do dużego miasta, by studiować i został reżyserem. Mimo że ciągle jest w rozjazdach, realizując się zawodowo, pamięta o swoim małym miasteczku, w którym od 15 lat nie było kina. Inspiracje z Cinema Paradiso i twórczości Sama Mendesa możecie poczuć w kinie, które młody reżyser otworzył wraz z dwoma przyjaciółmi ze studiów. W budynku, gdzie kiedyś spotykali się działacze partii komunistycznej, dziś możecie obejrzeć imperialistyczną produkcję. Te fotele i żerandole pewnie opowiedziałyby niejedną historię. A tak poza tym to całkiem fajne i wygodne kino. Oglądaliśmy film w 3D, cieszyliśmy uszy znakomitym dźwiękiem, i jako bonus spełniłem swoje marzenie. Dostałem się do projektora. Niestety nie przypomniał tego z Cinema Paradiso, no ale i tak robił wrażenie. Połączenie super technologii z poprzednią epoką. Ale jakoś dobrze współpracują. Klimat kin studyjnych jest niepowtarzalny. A jeśli pomysłodawcą takiego kina jest zakochany w kinematografii reżyser, to obejrzenie filmu w takim miejscu jest prawdziwą przyjemnością. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam serdeczną prośbę.
zasubskrybujcie mój kanał. Już niebawem pojawi się kilka nowych odcinków z nadmorza i oprócz tego niespodzianka. Serdecznie Was pozdrawiam.